A teraz to taka tradycja. Byłam przekonana, że włączyłam mikrofon, ale go wyłączyłam, bo był włączony. A teraz mnie słychać? Dajcie mi znać, czy teraz mnie słychać, bo jak mnie nie słychać, to będę musiała od nowa live'a zacząć. Halo, halo. A, dobra, jest synka. Synka niezawodna, bardzo, bardzo cicho na dziękuję. Oczywiście, już mi się zrobiło gorąco. Witajcie, tradycji stało się zadość. Byłam przekonana, że mikrofon jest wyłączony, więc go włączyłam. Okazało się, że było dokładnie odwrotnie. Witam Was wszystkich. Jak już zadział się tradycyjny fuck up, to jeszcze powiem, że tradycyjnie się bardzo stresuję, chociaż wiem, że nie mam czym. Ale i tak się stresuję. Dawno nie było live'a, więc jakoś tak. Witam wszystkie osoby: Justynkę, Stenię, Arletkę, Rafała, Asię, Justynkę drugą, Sobieraj, Alicję, Madzia Gierczak, Martyna, Ola, Olga, Lilka. To dzięki Madzie, to nie jest bluzka, to jest sukienka. Z mojego ulubionego sklepu hiszpańskiego Encuentro. I Ewcia, i Gosia, Monika, Marzanka, Basia, Martynka. Cześć Martynka, kochana. Słuchajcie, dobra, jakby chyba się z wszystkimi nie przywitam, bo widzę, że osób przybywa coraz więcej, więc myślę, że to mogłoby trochę zająć, jakbym tak. Ale witam ogólnie wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo dawno nie było live'a, takie mam wrażenie. Hej, hej wszystkim i dobry wieczór. Słuchajcie, no to ja oczywiście jak zwykle nie mam żadnej kartki, ani się nie przygotowałam, bo w moim przypadku to działa dokładnie odwrotnie. Ja się wtedy zatykam i próbuję realizować materiał zamiast po prostu do was gadać. A przyszłam dzisiaj do was, bo po pierwsze bardzo dużo osób dołączyło ostatnio do grupy. I część z Was pewnie nie wie, co tu robi. Może nie aż tak, ale może wie, co tu robi, ale nie wie do końca, co ja robię. Więc chciałam troszeczkę, jakby tak od podstaw, parę rzeczy na temat czytań powiedzieć, taką powtóreczkę, ale mam też dwa newsy, więc nie zniechęcajcie się osoby, które już obejrzały wszystkie materiały moje dotyczące czytań, tudzież były u mnie na czytaniu, więc pomyślą sobie: o Jezu, będę znowu tego słuchać. Więc dajcie mi szansę, bo mam jeszcze później dwie fajne wiadomości, więc myślę, że warto jest przez ten początek, być może znany Wam, przebrnąć. O, i widzę jeszcze Anię. O Jezu, słuchajcie, jak ja się cieszę po prostu. Dorota, same znajome twarze w ogóle, jak na imprezie. No więc dobra, no więc słuchajcie, bo tak krótko, co to w ogóle są te czytania, tak? Bo dzisiaj jakaś przemiła młoda osoba na grupie napisała do mnie per pani. Większość z was wie, że ja się wtedy strasznie śmieję, jak ktoś mówi do mnie na pani. Więc jakby pierwsza informacja jest taka, że nie mówi się do mnie na pani, mówi się do mnie na ty. Ja będę miała 100 lat i dalej się będzie mówiło do mnie na ty. Mówienie na pani nie jest dla mnie wyrazem żadnego szacunku. Można komuś mówić na pani i go nie szanować, albo odwrotnie. Więc ja się zajmuję, no, to jest stan na dzisiaj, bo już się przekonałam, że nie ma się co przywiązywać do tego, co się robi, bo już robiłam różne rzeczy. Byłam specjalistką od radykalnego wybaczania, w swoim czasie od EFT, tak, mam własną metodę pracy zdrowa dusza. Pracuję na różnego rodzaju kartach. Ostatnio na mojej ukochanej wyroczni Colette Byron Raitt bodajże się wymawia. Więc jakby na ten moment, stan na dzisiaj jest taki, że porwało moje serce taka technika, która nazywa się czytaniem duszy. I te sesje u mnie wyglądają w ten sposób. Ci, co byli, to wiedzą, że ja najpierw z wami rozmawiam, bo uważam, że to po prostu nie ma co robić czytanie, jak się z kimś po prostu nie pogada najpierw. Więc zwykle najpierw przez około pierwszą godzinę, czasem mniej, czasem więcej, po prostu rozmawiamy o tym, co się wam w życiu dzieje. Nie trzeba się skupiać na jednym problemie. Często
jakby na sesji słyszę o problemach w relacji, o problemach z pracą, z dziećmi, ze zdrowiem. Przewodnicy są na tyle fajni, że potrafią to wszystko ogarnąć. A dodatkowo ja do tych sesji czytania zaglądam wam też w numerologię, jak wiecie, zaglądam wam w horoskopy, jeśli znacie swoją godzinę urodzenia, a czasem nawet jak nie znacie, a znacie, większość z nas zna jednak datę swojego urodzenia, więc czekajcie, przedstawię sobie lampę, bo coś mi tutaj się dziwnie, tak okej. Więc trochę z astrologii wam tam poodpowiadam na różne pytania, a potem robimy czytanie. No i to czytanie to jest... To jest taka technologia, gdzie wygląda to tak, że ja zamykam oczy, najpierw się kogoś pytam, czego mogę czytać, potem zamykam oczy i łączę się z nim na poziomie serca, jakby z jego duszą i informacje właśnie od duszy, od przewodników przekazuję, tak? O ile w pierwszej części sesji moja rola jest jakby, to ja do was mówię i z poziomu mojej wiedzy, z poziomu moich, że tak powiem, wglądów, doświadczenia i różnych takich, o tyle ta część dotycząca czytania, ja występuję tam, ja się śmierzę jak tłumacz, tak? Że ja po prostu przekazuję, moim zdaniem jest przekazać to, co jest mi pokazywane, mówione wam, tak, w najbardziej przejrzystej, sensownej formie. Bez cenzurowania, tak, bez jakby, ja zakładam, że skoro przewodnicy coś mówią, coś pokazują, to po prostu, no to moją rolą jest to przekazać, tak, tej osobie, która do mnie przyszła. Ciekawe, bo jakby ja mam informacje przekazywane na poziomie, to czyli widzę, słyszę i czuję, ale powiem wam, że ostatnio miałam sesję, na której nawet poczułam zapach i to był zapach pieczonej szarlotki po prostu i to było niesamowite, bo siedziałam w pokoju z zamkniętymi drzwiami, zamkniętym oknem, naprawdę nie miał skąd ten zapach dolecieć, a ten zapach po prostu tego ciasta był już taką zapowiedzią tego, co się później działo w czytaniu. Więc też ci z was, którzy mieli ze mną sesję i ci z was, którzy nie mieli i nie wiedzą do końca, informacje są różnego typu. Bardzo często to jest taka specyfika akurat moja osobista, że przewodnicy najczęściej wyjaśniają pewne kwestie w odniesieniu do tego, co się działo w naszych innych inkarnacjach. Ja już przestałam mówić poprzednie wcielenia, bo zdam sobie sprawę, że przecież czas nie istnieje. Zresztą były takie jakby też w czytaniach przekazywane informacje, że niektóre wcielenia, znaczy jakby, że wcielenia w ogóle dzieją się równolegle. Jest to jakby my jesteśmy przywiązani do linii czasu, że to jest poprzednie wcielenie albo będzie kolejne wcielenie, a tak naprawdę czas jest wynalazkiem ziemskim, wszystko dzieje się w jednym momencie, więc można by założyć, że te inne inkarnacje to są takie nasze równoległe przygody naszej duszy. My mamy tą przygodę tutaj, w tej inkarnacji, ale nasza dusza ma tam również przygody i też potrafi czasem tam utknąć. O tym mówiłam na jednym z live'ów, że jeżeli w poprzedniej inkarnacji, w innej inkarnacji my zostaliśmy zamordowani, bądź też nie mieliśmy pogrzebu, to dla duszy jakby ten kawałek naszej duszy po prostu tam utyka. Trzeba go stamtąd uwolnić, dusza sobie wtedy zwykle życzy, ma jakieś życzenia dotyczące jej pogrzebu i wtedy zadaniem takiej mojej klientki czy mojego klienta po otrzymaniu takiej prośby od duszy jest po prostu wziąć jakiś przedmiot taki, który dusza wskaże, zakopać go, coś innego z nim zrobić gdzieś tam pod drzewem, na plaży. Dusze mają przeróżne życzenia, przeróżne wskazują przedmioty. To też jest ciekawe, że często wskazują przedmioty, które ludzie po prostu mają w domu i na przykład jest im pokazywane, że jakieś metalowe pudełeczko albo kamyk w kształcie serca albo jakiś, nie wiem, słoiczek i okazuje się, że ta osoba, kiedy ja kończę ten przekaz, mówi, a ja mam coś takiego w domu i na przykład mi pokazuje i to są takie, wiecie, urocze momenty, że faktycznie te nasze dusze wiedzą, tak? Że to jakby takie potwierdzenie. Więc te sesje pozwalają tak jakby to sięgnięcie do tych innych inkarnacji, po pierwsze daje okazję, jeżeli tam coś utknęło, coś poszło nie tak, żeby to uzdrowić, żeby to, nie chcę mówić naprawiać, no bo to nie jest zepsute, tak, ale wiecie o co chodzi. Więc jakby to jest jedna rzecz, a druga ten wgląd, jak się na przykład ktoś do mnie przychodzi, opowiada o czymś, co mu w tym życiu dokucza i pokazuje się, że na przykład, nie wiem, pokazują się dwie czy trzy poprzednie inkarnacje,
gdzie był bardzo podobny schemat i jakby można na tej bazie wysnuć wniosek, a często to przewodnicy wprost mówią, co w związku z tym, tak, skoro już to robiłeś czy robiłaś 3 razy i super, na przykład z tym sobie poradziłaś, ale ten kawałek został, jak to się ładnie mówi, w tym środowisku nieprzerobiony, to w tej inkarnacji tym zadaniem jest tak jakby jakiś wątek domknąć, tak? Więc te wglądy, te czytania pozwalają tego typu informacje pozyskać. Też często trafiacie do mnie, bo poznaliście kogoś na przykład i też czasem, i tutaj jest różnie, powiem wam, że czasem są przekazywane informacje, czasem przewodnicy milczą na zasadzie takiej, że jest to nasze doświadczenie i to my musimy jakiegoś wyboru dokonać, czy chcemy z tą osobą być, czy co tutaj się dzieje. Czasem są pokazywane właśnie piękne na przykład historie miłosne z innych inkarnacji, gdzie widać, że się bardzo kochaliśmy, że było dużo miłości gdzieś tam na poziomie serca i to też po spotkaniu tutaj kogoś w obecnym życiu też te uczucia powracają, więc ja mam tak ostatnio w ogóle, że naprawdę najczęściej po skończonym czytaniu to dziękuję po prostu. Ja dziękuję osobie, która pozwoliła się czytać, ponieważ wasze dusze zabierają mnie w takie po prostu podróże, że ja się czasem śmieję, że Netflix wysiada przy tym, że po pierwsze czuję się zaszczycona tym zaufaniem, tak, z waszej strony, ze strony waszych dusz, które tam przychodzą i opowiadają, waszych przewodników, którzy, ja się śmieję, że loża szyderców tu z boku komentują i podrzucają różne kwestie. Że ja się czuję tak jakby, no, to jest dla mnie takie wow po prostu, że coś takiego, że mam taką pracę, tak, że pracuję w taki sposób i że mogę w czymś takim brać udział, w takiej po prostu magii, która się czasami zadziewa z moim udziałem. Więc tak pokrótce wyglądają czytania. Ciężko jest to wyjaśnić, tak naprawdę dopóki ktoś swojego pierwszego czytania nie miał. Nie da się tak, jakby to jest doświadczenie, to trzeba przeżyć, to trzeba po prostu przejść przez to, bo trudno jest to tak naprawdę komuś opisać. Zwłaszcza, że każde czytanie jest kompletnie inne i trudno przewidzieć, co będzie w czytaniu danej osoby, czy będą właśnie te inne inkarnacje, czy raczej dusza danej osoby będzie chciała przekazać, co jest tutaj do zrobienia, skąd się coś bierze. Czasem są takie czytania, że ja po prostu nie nadążam, tak dużo informacji mi spada, że po prostu nie nadążam z mówieniem tego wszystkiego, z przekazywaniem. Czasem te sesje dzieją się bardzo powoli, więc jakby nawet jeśli wasza, nie wiem, siostra, przyjaciółka, brat, mąż, bo już mam całe składy, całymi rodzinami ludzie do mnie przychodzą, miał już czytanie, wam opowiadał jak było, to tak jakby u was może być inaczej, tak jakby od razu mówię, ale zawsze, wydaje mi się, że zawsze jest fajnie, zawsze jest inspirująco, zawsze te informacje są cenne. Natomiast właśnie a propos rodzin, że najpierw było tak, że trafiała do mnie jakaś na przykład dziewczyna, potem jej przyjaciółka, potem tak jakby miałam takie, że siostry przychodziły, a raz miałam, być może jest tutaj na czacie, ja już nie ogarniam, wiecie, kto tutaj dołączył, ale raz miałam taką historię, że była najpierw u mnie, nie będę wymieniać imienia, no w każdym razie była dziewczyna, później trafiła do mnie jej mama, a potem tak jakby syn, czyli miałam 3 pokolenia, tak? Miałam babcię, mamę i wnuka, więc to było super fajne, miałam też takie właśnie, że tam szwagier, brat, siostra i tak dalej, więc to jest cudowne w ogóle, że to tak idzie, tak? I że tak jakby czasem cała rodzina czuje, że w ogóle tu coś trzeba zrobić. Dobra, słuchajcie, bo to wszystko na jednym oddechu po prostu z siebie wyrzuciłam. Idę popatrzeć na czata, co tutaj piszecie, więc to dużo witań. Dobry wieczór, witam, cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć. Przewijam. To są powitania, więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na czacie, ja tam będę zaglądać, to mogę, być może odpowiem, znaczy postaram się odpowiedzieć, tak powiem. No dobra, to tak wam opowiedziałam o czytaniach. To teraz może powiem, że staję przed, teraz to się dopiero zestresowałam, bo chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego, ponieważ ja już tych czytań, ja te czytania robię od 2 lat chyba, od końca 2017 roku bodajże, od grudnia. Przy okazji pozdrawiam Kasię Świątkowską, którą zawsze pozdrawiam, jak mówię o czytaniach, ponieważ to ona była tą osobą, która kazała mi
zacząć robić czytania, udostępnić je dla ogółu, ponieważ wcześniej czytałam tylko moją przyjaciółkę, że tak powiem, po znajomości, więc raz zrobiłam czytanie Kasi i Kasia powiedziała, rób to dla ludzi. No i tak się to zaczęło. I w ciągu 2 lat, bo tak się śmieję, nagrzmociłam ponad 1000 czytań. Straciłam rachubę, więc wiem tylko, tak jakby policzyłam sobie roboczo, że 1000 mi pękł. Natomiast cały czas, tak jakby w sumie, nie wiem czy od początku, ale od kiedy zaczęłam robić czytania, czułam, że ja będę chciała się tym dzielić. I też było sporo zapytań od was, czy ja robię kursy z czytania, czy ja będę tego uczyć. Ja mówiłam, że nie, no więc jak to nie robisz, to zrób. No i tak motywowana to z kolei duże podziękowania dla Ewy Siembidy. Wymieniam z imienia nazwiska, bo Ewa jest fajna, Ewa też pracuje z tarotem, robi różne fajne rzeczy. Polecałam kiedyś tutaj na grupie też live Ewy, w których ona też bardzo dużo na temat dusz wyjaśnia. Osobą, która powiedziała, że ona będzie czekać, aż ja to szkolenie zrobię. No ja się z tym zmagałam, bo jakby nie bardzo czułam, czy wiedziałam, czy nie czułam się gotowa, żeby zrobić taką wersję online, tak? No bo wiadomka, że mieszkam tutaj na Teneryfie, wiecie o tym, i zastanawiałam się, jakby to zrobić po prostu, żeby z różnych miejsc na świecie ludzie mogli sobie w tym szkoleniu wziąć udział. No i dotarłam do takiego punktu, kiedy poczułam tę gotowość, i o to mogę was poinformować, że gdzieś w drugiej połowie stycznia 2020 wystartuje pierwsza edycja tego kursu. Przy czym, ponieważ jest to pierwsza edycja, tego wcześniej nie robiłam, w związku z tym będzie bardzo dużo obostrzeń dotyczących tego, kto może wziąć w tym udział. Tak? Podejrzewam, że jak już będzie druga czy trzecia edycja, to pewnie już będzie to wyglądało inaczej. Natomiast w związku z tym, że jest to pierwsza, że to już mam 3 osoby, które na tym kursie będą, więc maksymalnie potrzebuję, przyjmę jeszcze 7, bo myślę, że 10 osób to jest maks. Jakby szczegółów na razie, jakby takich totalnych szczegółów nie podam z paru przyczyn. Po pierwsze, chciałabym tutaj jakby podejść do tego tematu po partnersku, bo chciałabym, żeby w tym kursie, w tej pierwszej edycji wzięły udział osoby, które już pracują z ludźmi, dlatego że jakbym w cudzysłowie moje wymagania, że tak powiem, bo oczywiście można gdzieś pójść indziej, nie do mnie, uczyć się tego czytania, natomiast w związku z tym, że jest to kurs prowadzony przeze mnie i ta pierwsza edycja, więc ja mam różne właśnie warunki na ten pierwszy raz. Musi to być osoba, która już pracuje z ludźmi, która ma doświadczenie, przyjęła, tak jakby pracuje, robi sesje indywidualne, nie wiem, czy warsztaty, coś już jakby z tego tematu ogarnia, ma kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami i jakby taki czynnik, którego nie, jakby, który będę z moją asystentką, pozdrawiam cię Madziu, będę badała, to jest jakby kwestia jeszcze horoskopu, z którego mogę dużo odczytać, więc każda osoba, która będzie chciała wziąć udział, po pierwsze wezmę tylko osoby, które już miały ze mną sesję, które mnie znają, które wiedzą, kim ja jestem, które, no nie oszukujmy się, mają jakieś zaufanie do mnie, lubią mnie, tak, bo chciałabym, żeby to było taki układ partnerski. Też z tych osób, które jakby już się zgłosiły do udziału w tym kursie, wiem, że są to osoby, gdzie chciałabym, żeby była wymiana między nami, bo to są osoby, które mają jakieś doświadczenie w jakiejś formie czytania, niekoniecznie takie, jakie ja będę uczyła, ale nie wiem, pracują z tarotem, tak, mają wglądy, mają przekazy, intuicje, coś im się już tam pojawia, mają jakieś tam, jakby mają już tego typu doświadczenia, tak? Więc chciałabym, żeby też na tym kursie była po prostu taka wymiana między nami, żeby każda z nas miała okazję się podzielić tym, jak to jest u niej, tak? Dlatego, że nie ma, słuchajcie, jednej właściwej technologii czytania czy techniki czytania. Tak naprawdę, bo też o to jestem często pytana, czy to jest czytanie z kronika Kaszy. No ja wtedy mam straszną zagwozdkę, może właśnie jest to okazja, żeby to powiedzieć. Ja was przepraszam, że tak szybko mówię, ale wiecie, Facebook po 40 minutach rozłącza, ja już mówię o 20, poza tym mam dużo do powiedzenia.
Więc jakby co jest z tymi kronikami Akaszy, więc ja nie używam tego zwrotu. Był taki epizod, kiedy ja przez jakiś tam miesiąc czy ileś tygodni tak to, że tak powiem, nazywałam, czy w ten sposób to promowałam, natomiast wycofałam się z tego. Dlaczego? Dlatego, że są osoby, które jakby używają tej nazwy, tak jakby, i ta nazwa kojarzy się z konkretną technologią, tak? Ja na przykład podczas czytania mam zamknięte oczy i tak jakby najpierw rozmawiam, a potem jakby zasadniczo już nie zadajemy żadnych pytań, bo ja się śmieję, że właściwie pytania, które nam przychodzą na myśl, to są złe pytania najczęściej, więc jak przewodnicy, ja się śmieję, że przez godzinę czy poprzysłuchują się temu, co dana osoba opowiada i z czym się zmaga, to oni najlepiej wiedzą, co jej powiedzieć, tak, że to już nie ma takiej potrzeby. Oczywiście są też pytania, które zadajecie czasami na koniec, o jakąś, nie wiem, jakąś sprawę, która wam się jeszcze przypomni, czy o coś. Natomiast nie jest to na takiej zasadzie, jak te niektóre osoby, które skończyły kurs właśnie czytania z kronika Akaszy, gdzie są otwarte oczy, gdzie jest pytanie-odpowiedź. Ja nie pracuję w ten sposób i nie chciałam być też z tym kojarzona, bo to jest po prostu inna technologia, innego rodzaju wgląd. Natomiast prawda jest taka, że obojętnie, czy ktoś, wiecie, słuchajcie, posługuje się tarotem, czy ma jakiś channeling, czy ma jakieś, to spadają komuś jakieś informacje, czy to czytanie, to my wszyscy czytamy z kronik Akaszy, tak? Kroniki Akaszy są takim eterycznym tworem, gdzie są zawarte wszystkie informacje i czasem, jeżeli my mamy nawet sny takie przypowiadające coś, tak, w naszym życiu, jakieś takie wglądy, to często to też jest kronik, tak? Więc jakby wszyscy czytamy z kronik, wszyscy, którzy coś przekazują, gdzieś się podłączają, to podłączają się tak naprawdę do kronik Akaszy. Natomiast ja nie chciałam, żeby to tak było nazwane, więc jakby ta nazwa czytanie duszy jest taka bardzo bliska mojemu sercu, natomiast ponieważ jakby no chciałabym, żebyśmy się powymieniały też tymi informacjami, tak, że tak naprawdę można sobie pomagać w tym czytaniu różnymi innymi technologiami, więc potrzebowałabym też takiej wymiany od tych osób, które w tym kursie będą uczestniczyły. Więc jeśli ktoś ma ochotę w tym kursie uczestniczyć, to powiem tak, najprawdopodobniej będzie to wyglądało w ten sposób, że będzie 6, ale to mówię, nie przywiązujcie się do tego, bo to się jeszcze może zmienić. To jest na razie plan, że tak powiem, plan wstępny jest taki, że będzie 6 spotkań online, takich, w których trzeba będzie uczestniczyć, więc jakby też będę potrzebowała osób, które się zadeklarują i przyjdą, dlatego że będą też ćwiczenia w parach i nie może być na przykład takiej sytuacji, że ktoś, nie wiem, nie będzie przychodził, bo będzie sobie tylko odsłuchiwał nagrania ze spotkań, bo jednak chodzi o to, żeby tą energię zgromadzić, tak jak się idzie na warsztat, tak, na ustawienia czy gdziekolwiek, przychodzicie i jesteście. I tutaj jakby będziemy wymagać takiej samej obecności, więc te spotkania na jakimś Zoomie, jeszcze nie wiem, prawdopodobnie na Zoomie będą się odbywały albo raz na dwa tygodnie. Myślę, że raz na dwa tygodnie, czyli dwa w miesiącu mniej więcej wypadają i 6 takich spotkań. Oprócz tego będzie grupa na Facebooku, gdzie będziemy się wymieniać doświadczeniami. Oprócz tego będzie dostęp pewnie do jakichś materiałów, które podogrywam jeszcze. I ćwiczenia w parach, tak? Przy czym nie można mieć pary przez całe zajęcia, tylko będziecie wzajemnie, osoby uczestniczące będą wzajemnie ze sobą praktykować gdzieś tam w międzyczasie, między jednym a drugim spotkaniem. Więc taki jest plan. Nie pytajcie mnie na razie o cenę. To wszystko, że tak powiem, na brief. Jeśli ktoś ma ochotę, jakby podjarał się właśnie, powiedział, tak, ja chcę, czuję, że to jest dla mnie, to niech po prostu napisze do mnie maila. Najlepiej, jeżeli się mamy, to umówi się na sesję, bo tak jak powiedziałam, to jest warunek konieczny. Ja muszę tą osobę poznać, poczuć. No i tak to mniej więcej wygląda, tak, więc mówię, druga połowa stycznia, więc jest jeszcze cały grudzień na to, żeby to wszystko wspólnie poustalać, jak już się ta grupa zawiąże, tak. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące tego kursu, to teraz jest dobry moment, żeby je zadać, albo żeby ewentualnie, jak wolicie mailowo, to można mailowo. No i teraz, uwaga, uwaga, ostatnia, że tak powiem, rzecz przygotowana na dzisiejszego live'a, to jest to, co mówiłam, że wiąże się w pewnym sensie z prezentem dla was.
Otóż bardzo dużo, ja w styczniu bodajże jakoś 2016 roku nagrałam kurs o emocjach. I ten kurs raz na jakiś czas była edycja, były materiały online, była grupa do tego i różne live'y i taka, że tak powiem, impreza, taki kurs online się raz na jakiś czas odbywał. Ale ja po prostu ostatnio poczułam, że ja już po prostu nie zrobię więcej ani jednego kursu online na podstawie tych materiałów, bo temat mi się po prostu wyczerpał. Natomiast materiały są bardzo dobre, że tak pochwalę sama siebie. Tam jest, słuchajcie, ponad 40 filmów wideo i bardzo dużo materiałów i najczęściej do tej pory było tak, że jeżeli ktoś miał ze mną sesję, a ja po prostu czułam, że ta osoba by tego potrzebowała, tak? Albo były sytuacje, kiedy, ponieważ ja, że tak powiem, początek mojego startu zawodowego w tej branży, jeśli się mogę tak wyrazić, był związany z radykalnym wybaczaniem. Ja skończyłam kurs trenerski z radykalnego wybaczania. Mam stronę dalej, domenę radykalnewybaczanie.com.pl i tam są materiały, bardzo dużo osób tych materiałów wciąż szuka. Ta metoda jest, mimo że tego, że Tipping już pożegnał się z tym z ziemskim wymiarem w naszej inkarnacji, metoda jest, że tak powiem, nadal bardzo popularna, jest na nią zapotrzebowanie, na tę technologię, więc jakby sporo osób do mnie trafia, ale ja już tych sesji z radykalnego wybaczania po prostu nie robię, bo to już, no już mi się ten temat po prostu, jakbym mogła tak powiedzieć, wyczerpał. Więc tak się zastanawiałam, co zrobić, bo ja te materiały i tak dealowałam. One u mnie w sklepie do tej pory były po 350 zł. No i miałam ostatnio taki bardzo, wiele tygodni zerwanych nocy i niespania, coś się strasznie we mnie mieliło, na szczęście to już mam za sobą, ale któryś z tych bezsennych nocy przyszło do mnie, że po pierwsze ja już tego kursu nie chcę robić w takiej formule, natomiast nie chciałabym ograniczyć ludziom dostępu do tych materiałów, więc stwierdziłam, że zmienię po prostu cenę i od dzisiaj te materiały, ten kurs cały, te wszystkie materiały dożywotnio, czyli jak ktoś kupi, to nie, że będzie miał na to tydzień, tylko będzie sobie mógł tego używać, czy do tego wracać, wiem, że tak robicie, że wracacie, odświeżacie sobie te wiadomości, te osoby, które w tych kursach brały udział, albo te materiały ode mnie jakoś dostały, czy w ramach udziału w sesjach, czy z jakiegoś innego powodu, więc te materiały od dzisiaj z ceny 350 zł lądują na cenie 49 i taka cena zostanie. Po prostu chciałabym się tymi materiałami dzielić, a ponieważ jest to tam, wiecie, muszę płacić za serwer, to jest, te filmy są grane na Vimeo, za które ja też płacę abonament, jakby ponoszę jakieś koszty, więc stwierdziłam, że po prostu jakby to jest taka, uważam, że to jest taka zacna cena za tą ilość materiału, za tą jakość, za to, co jest tam przekazane. Wiem, że naprawdę dużo osób, bardzo dużej ilości osób ten kurs pomógł. Ja go kocham całym sercem, natomiast jakby po prostu już nie, no nie zrobię już po prostu kolejnego tego kursu, tak? A szkoda by było odbierać możliwość. A też wiem, że często jest tak, że no, najbardziej mnie rozczulają osoby, które trafiają do mnie na sesję i po prostu widzę, że chcą coś robić, że po prostu gdyby im te materiały udostępnić. Zresztą tak robiłam też do tej pory, że po prostu dawałam te materiały i mówiłam: idź dziecko, używaj, pomóż sobie. I ci ludzie sobie pomagali, więc jak widzę, ile jest fajnych osób, które chcą coś robić, a nie mają właśnie jakby takiego zebranej gdzieś takiej wiedzy, takiego know-how, to sobie pomyślałam, że a czemu nie? No więc tak. Tutaj gratulacje, powitania, kochanie, nie masz co się przepraszać, żadne spóźnienie, wszyscy są w porę. Ania pisze: Lesiu, masz wielkie serce, pozdrawiam cię. Mam taką nadzieję, że mam serce. No i to właściwie, słuchajcie, tyle. Udało mi się w 30 minut wszystko powiedzieć, więc jeżeli macie jakieś pytania teraz, to śmiało, a jak nie macie, no to nie wiem, co bym mogła wam powiedzieć. Beatka, to nie kupuj, możesz hasło
odzyskać, kochanie. Jeżeli brałaś udział, to ja ci przypomnę hasło. No, kochana, ty przecież w iluś kursach moich, we wszystkich chyba po kolei prawie brałaś udział. Absolutnie, absolutnie nie rób żadnych nerwowych ruchów. Ja ci tam hasło pokażę ci, jak się dostać, tak? Właśnie do tych, przy okazji, do tych wszystkich osób, które myślą, że już dostępu nie mają, albo kupiły gdzieś kiedyś ten kurs, brały w nim udział, kurs o emocjach i wybaczaniu. I nie wiem, zgubiły hasło, albo w ogóle gdzie to było, jak się tam dostać, to kochani, po prostu napiszcie do mnie na Messengerze, na mailu, na Skype'ie, nie, proszę, nie piszcie do mnie na Skype'ie, ignoruję osoby po prostu, które piszą do mnie na Skype'ie, przyznaję się z ręką na sercu, to jest dla mnie za dużo, wystarczy mi mail, wystarczy mi Messenger mój prywatny, i ten fanpage'owy i po prostu tyle jestem w stanie ogarnąć z korespondencji z wami, więc po prostu napiszcie do mnie, hej, zgubiłam hasło i jak naprawdę, bo ostatnio nawet ktoś tam do mnie pisał. Poza tym też jest część osób, która brała udział w kursie, który był jeszcze na starym serwerze, więc jeżeli ktoś, ponieważ ten kurs jest teraz w trochę nowej odsłonie u mnie w sklepie, więc też te osoby, które brały w pierwszej edycji kursu, tam 2016-2017 rok, to też mogą się do mnie zgłosić, bo ten kurs został wzbogacony o różne materiały dodatkowe, które się zbierały w kolejnych edycjach, jakieś live'y, jakieś tam filmiki, więc te wszystkie osoby, które ten kurs kiedyś kupiły, a nie mają dostępu, albo miały dostęp do tej starej wersji, niech też do mnie napiszą, ja wam ten kurs z powrotem przywrócę, tak, po prostu, no, żeby była jasność. No więc to Beatka, no to mamy, że rozumiem, że mamy ustalone, że znajdę ci to hasło albo ci dam dostęp do tej nowej wersji. Hania pisze, to piękny gest umieć się tak dzielić. Bardzo ci, Hania, dziękuję, bardzo wam dziękuję, ale ja też tak dostaję dużo od ludzi różnych rzeczy, że no nie wiem, dla mnie to jest jakieś takie naturalne, tak? Poza tym, no dlaczego ma leżeć odłogiem, jak może się komuś przydać? Aga pyta, czy jeśli w trakcie czytania czuje się zapach szalotki, to po czytaniu się ją piecze. Nie wiem, Aguś, czy tak jest. Możliwe, że ktoś upiekł po jak ten. Natomiast to akurat był, zapach był tylko taki na początek fajny, a tam pamiętam, że to czytanie było takie dalej, to wspomnienie jakieś właśnie, bo ten zapach szarlotki to był z innej inkarnacji. To akurat nie było dobre, znaczy w sensie to nie było takie optymistyczne do końca. Można upiec sobie zawsze, żeby odczarować coś, co się zadziało trudnego w czytaniu. Więc tak, więc link do sklepu i do tego produktu macie tutaj obok okienka z live'em, więc można sobie kliknąć, po prostu przejść, kupić, tam są różne formy płatności, nie mam już tych płatności, słuchajcie, tych takich automatycznych, więc albo PayPal, albo po prostu trzeba zrobić zwyczajnie przelew. I przy okazji właśnie, jeżeli ktoś zrobi przelew, bo wiecie, zanim przelew dojdzie, jeżeli to jest PayPal, to ja widzę od razu wpłatę, ale jeżeli to jest przelew, to ja często, on idzie tam jakiś czas, przy czym tam są różne konta podane, bo można zrobić wpłatę w funtach, można zrobić w złotówkach, można zrobić w euro, są trzy oddzielne konta, każda dla innej waluty. Natomiast jeżeli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, robicie przelew i nie chcecie czekać po prostu, że ten przelew dojdzie, to mi wyślijcie dowód tego przelewu albo napiszcie mi, hej, właśnie zrobiłam zakup w sklepie, zrobiłam ci przelew i ja wtedy, bo ja muszę wtedy wejść po prostu i tam odhaczyć, że ta osoba zapłaciła, tak, i jej ten dostęp po prostu odblokować, bo sklep blokuje, dopóki nie ma wpłaty potwierdzonej własnoręcznie przeze mnie. Więc dla was taka informacja, że w razie czego cześć Marysiu, w razie czego, to jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces, mówię o tym, bo wiecie, nie logowałam się przez 3 dni na konto, weszłam, patrzę, a ktoś mi zrobił wpłatę i okazało się, że ktoś kupił kurs, to był kurs o pisaniu zamówień, ja po prostu nie miałam pojęcia o tym, tak jakby akurat w tym tygodniu rzadko zaglądałam na konto i, no i ta osoba się po prostu naczekała zupełnie niepotrzebnie. Więc, a ja też lubię, tak wiecie, zapłacić i mieć od razu, nie? Więc wiem, że też są tacy jak ja.
No i to chyba tyle, słuchajcie. Strasznie się cieszę po prostu, że was tyle dzisiaj przyszło, same po prostu znajome buzie. I to jeszcze takie, co wiecie, widzę tutaj takie twarze, co znamy się z niejednego czytania. To jest bardzo miłe. Cześć Marysiu, czekajcie, bo tu Kasia coś pisze. Czy jeśli się ma problem z odpuszczeniem, wybaczeniem i zostawieniem za sobą przeszłości, to kurs radykalnego wybaczenia jest odpowiedni, czy może coś innego? Kasia, dzięki za to pytanie, bo już wyjaśniam. To nie jest sensu stricte, czy stricto się mówi, kurs radykalnego wybaczenia. To się opiera o koncepcję radykalnego wybaczenia, bo ja się na tych koncepcjach wychowałam i nie uważam, żeby tak jakby te koncepcje były jakieś niewłaściwe. Natomiast tam nie ma pracy na arkuszu radykalnego wybaczenia. W tym kursie są trzy metody. Jest moja metoda zdrowa dusza, czyli bardzo podobna do Colina Tippinga, przy czym Tipping się bardziej skupia na perspektywie duchowej. Ja bardziej się skupiłam na kwestiach emocji, bo zobaczyłam, że w dłuższym czasie to działa. To jest po pierwsze. Po drugie, tam jest metoda, jest EFT i ja uczę, jak się, że tak powiem, skutecznie opukać i wiem, że te filmiki robią różnicę do tych materiałów, które są dostępne, czy gdzieś jak, nie chcę tutaj krytykować nikogo, broń Boże, kto EFT, kocham każdą osobę, która uczy innych EFT i z nimi pracuje, natomiast chodzi o to, że są takie po prostu myki, które jeżeli się przegapi, to opukiwanie samodzielne, zwłaszcza jeżeli nie robi się tego z trenerem, tylko samemu się tą metodę stosuje, to często ludzie utykają, albo tą technikę wręcz mają coś takiego, że przestają ją lubić, mówią, że ona nie działa, że to ich, przepraszam, wkurwia. Więc dla tych wszystkich osób są te materiały CFT w tym kursie, bo to jest kurs pracy z emocjami, a tak naprawdę wybaczanie sprowadza się do tego, żeby uporządkować emocje. My uporządkujemy emocje, puścimy złość, puścimy smutek, puścimy lęk za pomocą jakichś różnych narzędzi, pozwolimy go sobie przeżyć, to wybaczanie zadziewa się, można powiedzieć, z automatu. Ja tam też dużo wyjaśniam, jak sobie wybaczaniem nie zrobić krzywdy, bo wiele osób sobie robi, tłumaczę właśnie najczęstsze błędy, dużo jest różnych materiałów tam w tym kursie, zresztą jak klikniecie, wejdziecie tam do sklepu, to tam jest rozpiska, co w tych materiałach jest. Więc Kasiu, odpowiadając na twoje pytanie, ten kurs jest odpowiedni, natomiast nie jest to stricte kurs radykalnego wybaczenia, aczkolwiek na tych koncepcjach się opiera i na tych założeniach, ale jest, nie ma tam arkusza radykalnego wybaczenia, tylko jest moja ankieta zdrowa dusza. I Maryś pisze, jestem szczęśliwą posiadaczką tego kursu i serdecznie polecam. Super. Cześć Anetko, cieszę się, że spóźnienie, ale docieracie. Ania, super prezent, z pewnością skorzystam, dziękuję, pięknie Cię widzieć i słyszeć. Też Cię, Aniu, pozdrawiam, jestem ciekawa, co się zadziało po Twoim czytaniu, bo do dzisiaj się, powiem Ci, kochana, zastanawiam, jakoś nie mamy kontaktu, a to mi nie daje spokoju, więc jakby coś, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Renia pisze, Lesiu, co z tymi zapachami, kiedy do nas przychodzą bez czytania, kiedy jestem sama, nagle się pojawiają? Wiecie co, nie mam pojęcia, ja czasami mam wrażenie, że anioły się manifestują. Raz miałam taką sytuację, że wracałam z Warszawy i taka bardzo agresywna osoba rozbiła mi tylną szybę w samochodzie. Ja w ogóle nie, wiecie, w tamtym czasie już nie, dla mnie jeżdżenie samochodem w tamtym czasie było trudne. Ja wracałam, było zimno i miałam tą szybę rozbitą z tyłu i przez całą drogę pachniało mi w samochodzie, pachniało pączkami, czy nie wiem, jakimś czymś słodkim, ale zapach był tak intensywny, że byłam przekonana, że mi po prostu cukierek wpadł gdzieś po prostu do wentylacji i ten samochód się nagrzał i to tak pachnie, ale okazało się, że nie. Ja dojechałam do domu i nigdy więcej ten zapach się nie pojawił już w samochodzie, więc to było niesamowite i to było, ja tak czułam się bardzo zaopiekowana. Miałam wrażenie po prostu, że któryś z jakichś moich aniołów czy opiekunów się w ten sposób zamanifestował, więc jeśli są to ładne zapachy, to myślę, że to może być po prostu taki przekaz po prostu, można to w ten sposób traktować. A brzydkie, no to podejrzewam, że to brzydkie energie też mogą, brzydkie energie wytwarzać, więc tak. Maryś pisze, bo ten kursik bardzo mi pomógł i jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie mi się przydarzyło. O, ja rozczuliłam się. I mamy Iwonkę i Sylwia. Na kilka
na kilka miesięcy od czasu kursu i live'ów kursu pisania zamówień wypadłam z obiegu, ale nadchodzi powoli mój czas na napisanie zamówienia. Zgłoszę się do Ciebie, Lesiu, mailowo, a Ty mam nadzieję skorygujesz mnie. Jasne, oczywiście. Basia pisze, do mnie też przychodzą zapachy. Ja myślę, że wiecie, no, wszystkimi możliwymi kanałami energie się z nami komunikują. Więc nie widzę powodu, żeby się nie przez zapach, przez ładne zapachy, miłe energie nie miały tutaj zajawiać w naszym życiu. No i to słuchajcie, tyle, bo mamy 40 minut, zaraz i tak Facebook prawdopodobnie przerwie transmisję, bo tak się zadziewa. Więc się pięknie z Wami pożegnam, wrzucę nagranie z tego live'a na YouTube'a i wrzucę też na stronę, więc ci, co się martwili, że już nie obejrzą, to niech się nie martwią, chociaż pewnie i tak ich z nami nie ma, więc tego nie usłyszą. Bardzo Wam dziękuję, że tak licznie przybyliście, cieszę się, że mogłam Wam to wszystko powiedzieć. I jeżeli ktoś, mówię, przejawia ochotę na udział w tej pierwszej albo woli na przykład poczekać na drugą, bo też tak może być, że nie chcę być takim, wiecie, jak to się mówi, mięsem armatnim, na którym będę próbować. Ja też nie ukrywam, że cena tego pierwszego kursu będzie w związku z tym, że to będzie moje pierwsze doświadczenie, znaczy nie trenerskie, bo ja już kursy trenerskie i warsztaty prowadziłam i uczyłam ludzi różnych rzeczy, natomiast chodzi o to, że no to będzie pierwsza edycja, więc pewnie cena będzie niższa też w związku z tym, a później będzie wyższa. Przy kolejnych edycjach. Już będę, wiecie, wtedy ekspertem. No i tak to. Więc miło mi było się z wami zobaczyć. Cześć Martuś, Madzia. Cześć Martynko. Słuchajcie, żegnam się z wami wszystkimi. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dzisiaj nów w strzelcu, więc puszczajcie różne intencje, zwłaszcza jeżeli chcecie gdzieś, nie wiem, wyjechać, czegoś się nauczyć, właśnie poznać kogoś czy cokolwiek, to nów w strzelcu jest idealny, można sobie zażyczyć nowych przyjaciół, podróży, przygód, inspirującej nauki czy czegokolwiek innego, więc wykorzystajcie też tę energię, zapalcie świeczki, to pomedytujcie, zapiszcie sobie coś miłego na karteczce i niech Wam się spełnia wszystko dobre. Beatka jeszcze pisze, Lesiu, a propos czytania duszy, pamiętasz, że wściekł mnie brak pojęcia czasu, czyli cierpliwość i znowu do mnie przyszło, że nic nie muszę robić, aby dogonić przeznaczenie, czuję się bezradna, czyli też cierpliwość tylko. Kochana, ja tak myślałam dzisiaj o tobie. No nie wiem, co ci powiedzieć, tak? Jakby każdy ma, ja czasem, wiecie, rozkładam ręce, bo ja też nie mam takiej mocy sprawczej, żeby komuś po prostu dać to, czego on potrzebuje, tak? Zakładam, że jest jakiś wyższy sens w tym, że nie wiem, jesteśmy same w życiu do jakiegoś momentu, albo nie wiem, bez pracy, albo coś nam się dzieje, też się zmagam z różnymi rzeczami, naprawdę nie wiem, myślałam dzisiaj, kochana, o tobie, jak tam napisałaś, którą kartę wylosowałaś, że tik-tak, ale naprawdę nie wiem co, nie wiem, jak mogłabym cię wspomóc po prostu, więc tak, nie mam wszystkich odpowiedzi niestety. Nów jest na zaczynanie nowego, a na pełnię, jak jest coś, jak jest intencja rzucona na nowiu, to ona się wraz z rośnięciem księżyca rozwija. A jak jest intencja rzucona na pełni, to ponieważ księżyc się po pełni zmniejsza, w związku z tym wszystko, co ma się zmniejszyć, na przykład intencja na odchudzanie, może być dobra rzucona w pełnię. Natomiast na to wszystko, co chcemy zadziać nowego, najlepszy jest nów. Ja tak przynajmniej, tak mnie uczono na warsztacie u Miłki Krogulskiej, specjalistki od astrologii, więc jakby tak przekazuję. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś nie czuje, jakby czuje odwrotnie, to niech postępuje zgodnie ze swoim czuciem. Uważam, że to ma wtedy więcej sensu, niż robić coś wbrew sobie. Więc życzę Wam dobrej nocy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, jeśli ktoś ma ochotę, nie był jeszcze u mnie na sesji, to zapraszam. No i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się.